my! Dzień dobry. No to na pewno to w tej chwili przekazuję Was tę informację, bo to jest mi, mogę tak powiedzieć, nie tak trudno, bo decyzja naprawdę to było 3 tygodnie temu. I no to szczerze mówiąc, to 3 tygodnie temu było bardzo trudno, bo tydzień to jest strasznie to przeżył, bo no to 25 lat grał piłkę i mimo wszystko wiedział, że coraz mam mniej czas na to. Tak był trudno. Ale dzisiaj już mam taki pewno i pokładaną głowę i patrzę teraz sobie na przyszłość i to jest dla mnie ogromna motywacja. No przede wszystko chciałbym korzystać z tej okazji podziękować kibice, przede wszystko ludzi, którzy naprawdę to mnie kochali i mnie traktowali, zawsze mi dali mi siłę, mimo wszystko jak przyjechał ten drugi raz, 37 lat miał. Już nie typowo dla piłkarzy, którzy grają i naprawdę to motywacja była ogromna, bo ten kibice dali mi siłę, dopingowali mi. No i ja mogę pomagać wszystkiego zespół awansować do Ekstraklasy. To dla mnie, no, w głębokim sercu, to był najważniejszy sukces swojego życia osobista. Następna ikona klubu trafia na karty historii nie tylko klubu szczecińskiego, bo to bardzo chcę silnie podkreślić. Edi jest szczecinianinem z wyboru. Osobą, która przyjechała z Brazylii i wybrała nasz kraj, nasze miasto. Tu się dobrze czuje, tu ma rodzinę, tu chce żyć, tu chce pracować. Grał dla tego klubu, jest szczecinianinem i już na zawsze zostanie w jego historii. W historii Szczecina, nie tylko klubu, tak? Klub będzie zawsze dumny, że miał takiego piłkarza, a my, mieszkańcy Szczecina, będziemy dumni, że pośród nas był Edi. I kiedyś być może, nie wiem, jak będzie wydanie 10 czy 15 takiego konkursu o historii Szczecina, to i o ciebie, Edi, będą pytać. Dziękuję ci bardzo. Powiem o rzeczy, myślę, bardzo istotny dla klubu, mam nadzieję, że dla samego Ediego. Numer 5. W którym Edi grał w Pogoni Szczecin, jest zastrzeżonym numerem od dzisiaj. I myślę, że wszyscy piłkarze, którzy będą przychodzić do Pogoni, uszanują to, bo taka jest decyzja klubu i myślę, że ciężko było znaleźć nam w kolejnych latach, a może nawet kilkunastu, kogoś takiego, kto by reprezentował taką jakość, nosząc na plecach numer 5. Więc ten numer od dzisiaj jest numerem Ediego, tak jak numer Ola Moskalewicza, jest również numerem zastrzeżonym, więc dzisiaj mamy kolejny numer zastrzeżony, numer 5. Długo rozmawialiśmy i usilnie staliśmy jeszcze poprosić Ediego, żeby skończył z nami sezon. Postanowił jednak przejść może bardziej na ciemną stronę mocy, jaką jest bycie trenerem i chcę pokazać dosyć symbolicznie, że w tym momencie możemy zamienić wizytówki już Ediego. I proszę bardzo. Dzisiaj Edi zostaje włączony do sztabu szkoleniowego drużyny rezerw i wszystkich młodych chłopców, którzy występują w Akademii i Piłkarskiej Ligi Juniorów i Centralnej Ligi Juniorów, bo uważamy, że ktoś taki, w ogóle dziękujemy Ediemu, że nie zdecydował się na przykład zostać menadżerem, bo wiem, że miał takie propozycje od innych grup, bo jego doświadczenie i wiedza na pewno pomogłyby niejednemu zarobić duże pieniądze. Wybrał jednak drogę bycia z Pogonią, za co jesteśmy ogromnie mu wdzięczni i naprawdę wierzymy w to, że jego praca, doświadczenie, mądrość, inteligencja i pozytywne przesłanie do wszystkich chłopców młodych, co już wiemy, że to się odbywało na poziomie pierwszej drużyny, no wpłynie znacząco na poprawę jakości tych chłopców grających. Nie kryjemy, że cały czas szukamy ludzi, którzy... Bo piłka nożna to jest gra ofensywna, piłka nożna to jest gra służąca temu, by strzelać bramki, a myślę, że akurat Edi wie najlepiej, jak rozegrać akcję, jak spowodować, by ten piłkarz miał chłodną głowę po to, by mając lat 19-20 cieszył oko swoją grą w pierwszej drużynie. Więc od dzisiaj wraz ze sztabem, tak jak powiedziałem, drugiej drużyny, czyli z Adamem Gołubowskim i z trenerem Mateńko, z trenerem Bielą, będzie drugim trenerem rezerw, będzie odpowiadał za grę ofensywną, będzie odpowiadał za treningi indywidualne również, które mają służyć podnoszeniu jakości tych młodych chłopców. I mam nadzieję, że w niedługim czasie progres będzie tak duży, że zdecydujemy się wspólnie pracować w pierwszej drużynie. Jeżeli będzie
jest słowo dodane scout, tak? Jeżeli będzie taka wola i będziemy mieli obserwacje robione nie tylko w Polsce, ale za granicą, ale również w Polsce, to uważamy, że doświadczenie jego jest tak ogromne, że przy decydującym wyborze określonego piłkarza do naszego klubu również będzie z nami wspólnie decydował o tym, czy ten piłkarz trafi się do Pogoni, czy jeszcze jest może dla niego za wcześnie. Obiecujemy sobie ogromnie dużo. Myślę, że takim, jakim był wspaniałym piłkarzem, ma szansę być ogromnie wyróżniającym się trenerem i tworzyć naprawdę silną Pogoń. Dziękuję. Jakim jesteśmy piłkarzem? Od sam początku, od dziecka, bo tak się zaczynało, 14 lat, 15 lat trenować i każdy dzień po dwa razy dziennie. Się mówi, jaki piłkarz się skończy. W Brazylii piłkarze zmarli dwa razy, nie? Raz jak skończyłeś grać w piłkę i drugi raz jak to naprawdę, nie? No, pierwszy tydzień, który ja decydował to był, no nie wiem, podobno do tego, bardzo smutno, ale mam całe szczęście, bo tutaj dzięki naszym zarządom mnie traktowali naprawdę i z dużym szacunek. Już mam możliwość pracować dalej i z tego chwilę smutny, który przeżył, jak podejmował tę decyzję, zaraz przychodzi radość, możliwość pracy, możliwość zrobić dalej, co kocham. A w tej chwili trochę inna rola przekazać dla tej młodzi, dużo rzeczy, które widział i z tych różnych krajów, które grał i robi taki miks i przekazać dla młodzieży. Do tej pory już zrobił to, ale teraz będzie tylko na to się skupić i jestem pewny i przekonany, że będziemy niedługo tutaj będziemy być piłkarzy, którzy zaczynali tu i jeżeli Bogom też już mogę prowadzić jakiś transfer na przyszłość i sam piłkarz, który był wychowany tutaj naszego klubu, to osobiste jest moje celo i będę robić wszystko, że to się wypełnić po prostu. Dziękuję bardzo.